Bajki jak dawniej. Nasze ulubione słuchowisko dla dzieci. Zapraszam Marcin Korczyk Pan Tabletka. Z serii przysło bajki. Czuć się w czymś jak ryba w wodzie. Czyta Michał Ziomek. Dziś kolejne przysłowie nowe, które mówi, że można czuć się w czymś jak ryba w wodzie. Słyszeliście już kiedyś takie słowa? Jeśli nie, dziś opowie Wam o tym przysłobajka nowa. Pan Stasiu, piekarz najlepszy w okolicy, bez przechwałki, codziennie z pieca wyciąga chrupiące bułki, chleby, drożdżówki, chałki, a później do sklepu, póki gorące. Pani Marta, księgowa z powołania, codziennie w firmie czyni starania, żeby wszystkie cyferki się zgadzały i żeby dokumenty na półce swoje miejsce miały. A teraz czas na pana Łukasza, który do swojego salonu fryzjerskiego zaprasza. Farbowanie, strzyżenie czy modelowanie pan Łukasz na wysokości każdego zadania stanie. Pani Aniela, lekarz-weterynarz, gdy jakiś zwierzak potrzebuje pomocy, zawsze mu pomoże, czy to w dzień, czy w nocy. Zaś pan Fabian i Jeremi są policjantami, kierują ruchem, kiedy na skrzyżowaniu jest problem ze światłami. Mierzą prędkość jazdy, by jej kierowcy nie przekroczyli, a piesi bezpiecznie przez pasy kroczyli. A teraz zapraszam Was do kwiaciarni. Tu pani Amelia i pani Zofia są florystkami. Zajmują się sprzedażą kwiatów, pięknymi bukietami. I właśnie u nich, gdy babci imieniny, najpiękniejszy bukiet dla niej kupimy. Poznaliście nasi przyjaciele tutaj osiem osób. Każda z nich pracuje w nieco inny sposób, lecz łączy ich jedno, że w swoim zawodzie. Wszyscy się czują jak ryba w wodzie. Serdecznie pozdrawiamy Tamarkę, Marysię, Zosię, Fela i Gucia. Ich rodzice wspierają nasze słuchowisko w serwisie patronite.pl. Jeżeli Ty również chcesz zostać naszym patronem, wejdź na stronę www.patronite.pl łamane bajki jak dawniej. Link do naszego konta znajdziesz również w opisie tego odcinka.